Zazwyczaj, kiedy mówimy o Słowie Bożym, które przychodzi do nas, o Słowie, które nas kształtuje, mówimy o tym, co Słowo Boże po prostu robi w naszych sercach. Ale jest też taką ewidentną prawdą to, że kiedy Słowo Boże jest głoszone i kiedy ono się rozszerza, kiedy jest szerzone, jak mówi święty Paweł, to wtedy jakby zmniejsza się liczba ludzi przewrotnych i złych. To sposób oczywisty. My się zmieniamy na skutek działania Słowa Bożego, ale też Słowo Boże zmienia nasze otoczenie. My coraz mniej mamy kontaktu z ludźmi przewrotnymi, czyli z takimi, którzy potrafią obrócić kota ogonem i wmówić nam, że to jest nasza wina, albo że to myśmy zrobili, albo że my jesteśmy przyczyną jakiegoś nieszczęścia. Dlatego prośmy też innych, żeby modlili się za nas, żeby to Słowo zmieniało również nasze otoczenie. To bardzo ważne.